Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam zodiakalne raki na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy, co czeka Cię w kwietniu 2022. Mam poczucie bliskości. Może złość. Może tęsknisz za taką bliskością z partnerem? Może twój partner nie ma dla ciebie tyle czasu, ile byś tego oczekiwała albo oczekiwał i to wywołuje w tobie złość? Być może właśnie spędzasz dużo czasu sama czy sam, jakby osobno od, no nie ze swoim partnerem. To może wywoływać w tobie bardzo dużo takich negatywnych emocji, negatywnych myśli, poczucia odosobnienia, może jakieś czarne scenariusze. Tak, no, chodzą ci po głowie, że jak twój partner nie ma dla ciebie czasu, no to co on robi? Czy spędza ten czas z kimś innym? Ojej. Tutaj mamy trójkę mieczy i dziewiątkę mieczy. Możesz aż czuć, no nie wiem, może się rozstaliście nawet. I czujesz się może złamane serce, zrozpaczone jesteś albo zrozpaczony. Czym to jeszcze? Ale jeżeli chodzi o przyszły miesiąc, to myślę, że jakby staniesz na nogi, odzyskasz trochę kontakt ze sobą. Jakby rozpoczniesz ten proces regeneracji, takiej własnej niezależności. Może zaplanujesz sobie jakąś podróż, albo nawet gdzieś pojedziesz, jakby w ramach takiego odpoczynku, rekompensaty. I ten wyjazd pomoże ci, no ewentualny wyjazd, albo nie wiem, może weźmiesz udział w jakimś kursie, może no zrobisz coś, co będzie dla ciebie, tak? Coś, co pomoże ci odzyskać tą wewnętrzną siłę i to też pomoże ci znaleźć swój wewnętrzny spokój. Balans. Jeżeli rzeczywiście się rozstaliście, mogło tutaj chodzić o jakąś zdradę. Oczywiście nie musi to być, nie musiało tak być. I też nie mówię tutaj o sytuacji takiej, że nagle w kwietniu coś się wydarzy i dowiesz się, że partner cię zdradza i się rozstaniecie. Raczej jest to dla osób, dla których taka sytuacja już się zadziała. Że ty już o tym wiesz, że coś takiego było, że się rozstaliście albo no, przechodzicie przez jakiś trudny moment. Nie na zasadzie, że coś nagle szokującego się w kwietniu wydarzy i powinnaś się teraz tego obawiać. Jeżeli w swoim związku wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, to prawdopodobnie to nie jest po prostu czytanie dla ciebie. No ale jeżeli tak jest, że rzeczywiście coś się wydarzyło złego i rozstaliście się albo coś, no to mogło chodzić tutaj o jakąś zdradę. Ale jeżeli nie, to możesz po prostu w kwietniu możesz zacząć szukać jakby
pomocy albo wytłumaczenia, tak? Chcesz zrozumieć, dlaczego do tego doszło, dlaczego partner cię zdradził, albo jeżeli ty kogoś zdradziłeś czy zdradziłaś, to dlaczego w ogóle do tego doszło. Musisz szukać wytłumaczenia, zrozumienia, może w jakiś albo pójdziesz na czy do psychologa, do jakiegoś coacha, albo zaczniesz czytać jakieś książki, chodzić na jakieś kursy, żeby zrozumieć tak, jak do tego doszło, ale też żeby sobie poradzić z tym bólem, z rozczarowaniem, z złamanym sercem, z tymi wszystkimi czarnymi myślami, które gdzieś ci po głowie krążą. Możesz też mieć poczucie, że więcej już nie znajdziesz żadnego partnera, albo że go zawiodłeś, czy zawiodłaś, albo że to on, czy ona zawiodła ciebie. I takie poczucie, że to już teraz to już nic, w sensie, że już nikogo nie poznasz, że no, że takiego drugiego partnera to już, że w sensie, że już koniec, jakby, że już nie ma dla ciebie nadziei. Też takie wątpliwości, że nie wiesz, w którą stronę teraz iść, co ze sobą zrobić. Po prostu wszystko, kilka kart, które tak tutaj mamy dwójkę mieczy, czyli taki no, jakiś wybór, takie no, rzucanie na ślepo coś, tutaj mamy też w którą stronę iść i tutaj też na rozdrożu. Ciekawe, zobaczmy może jeszcze, tutaj weźmiemy stąd kartę jedną. Mamy papież. Jeżeli rzeczywiście zaczniesz jakby szukać coś głębiej, szukać jakie przyczyny w ogóle miała ta sytuacja, dlaczego do tego doszło, może skorzystasz z pomocy psychologa czy jakiegoś doradcy, jakiegoś coacha, to myślę, że to jest to, co pomoże ci jakby tutaj podjąć decyzję, ruszyć dalej, pokaże ci, w którą stronę możesz dalej iść. Tutaj samo sabotaż. Może być też tak, że te wszystkie, że też wpadłaś, czy wpadłeś w taki trochę taki dołek, gdzie już sama się nakręcasz, gdzie wychodzą z ciebie właśnie jakieś niepewności, jakieś dawne rany, dawne traumy, z którymi wtedy sobie tam gdzieś w przeszłości sobie nie poradziłaś. I mimo, że w tej sytuacji może nie łatwo, ale dałabyś radę sobie z tą sytuacją samą w sobie poradzić i znaleźć drogę wyjścia, to te wszystkie jakieś stare rany, stare traumy, które z ciebie wychodzą, to one powodują, że nie wiesz, w którą stronę iść. Jakby nie opierasz się tylko na tej sytuacji, która teraz jest, tylko to wszystko z ciebie wypływa. Dlatego i tutaj mam w ogóle dwa razy tego papieża, tylko z dwóch różnych talii. No dlatego porada kogoś z zewnątrz, jakiejś mądrzejszej osoby, no to może nie musi być psycholog, ale ktoś, kto popatrzy na twoją sytuację jakby z boku. Ktoś, kto pomoże ci no, przejść przez tą sytuację, poradzić sobie z tymi wszystkimi negatywnymi emocjami, które w tobie są. Weźmy jeszcze jedną stąd. Co tu jeszcze? No właśnie. Tak trochę tkwisz w takim poczuciu bycia ofiarą. Mm.
co oczywiście no, jest uzasadnione w takiej sytuacji. Ale z takich sytuacji też jest wyjście. Wiesz, im dłużej będziesz się skupiać na tym, że to ktoś ciebie zranił i że to ty jesteś tutaj biedna czy biedny i pokrzywdzony, tak długo będziesz siedzieć właśnie w tej studni, takiej ciemnej, czarnej, z której trudno będzie ci wyjść. Bo osoba, która uważa się za ofiarę, jakby nie szuka rozwiązania, tylko oczekuje od innych, że będą się nad nią rozczulać. Co okej, jest zrozumiałe w tej sytuacji, ale jeżeli chcesz z tego wyjść i chcesz zrozumieć, co tutaj poszło nie tak, chcesz wyciągnąć z tego jakieś wnioski, wyciągnąć lekcje na przyszłość, no to tkwienie w takiej roli ofiary tutaj zupełnie nic nie zmieni, bo to jest no, naprawdę taka studnia bez dna. Siedzisz tam i płaczesz i czekasz, żeby ktoś ci podał rękę, ale nawet jeżeli ktoś ci tą rękę podaje, to ty i tak jej nie weźmiesz. Więc weźmy tutaj jeszcze tą kartę jedną jako poradę, zobaczymy co jeszcze by ci pomogło w tej sytuacji. Akceptacja i resurrection, takie chyba zmartwychwstanie trochę. Akceptacja. No właśnie, żeby wyjść z roli ofiary, musimy zaakceptować, że to, co się stało, to się stało. Zaakceptować taki fakt. Okej, doszło do tego, wydarzyło się to, to i tamto. Jakby popatrzeć na tą sytuację z dystansem, z perspektywy. Nie widzieć siebie w centrum. W centrum tej sytuacji, w centrum tych wszystkich negatywnych emocji, tylko jakby wyjść troszeczkę na bok i zobaczyć, tak spojrzeć na to bardziej obiektywnie, że okej, fakt jest taki, że wydarzyło się to, to i tamto i teraz pytanie, co ja mogę z tym zrobić? Tutaj mamy to zmartwychwstanie, czyli to jest takie twoje światełko na końcu tunelu. To też może sugerować, że no czasami w życiu musimy się dostosować do pewnych rzeczy, żeby osiągnąć to, co chcemy, bo czasami, żeby osiągnąć swój cel, w sensie droga do tego celu, który sobie zaplanowaliśmy, nie zawsze idzie w taki sposób, jak my sobie to wyobrażamy. I czasami, żeby dojść tam, gdzie chcemy, musimy zaakceptować właśnie pewne zmiany, to, że coś wydarzy się w inny sposób niż chcemy. Więc każda trudna sytuacja przynosi jakby albo nas czegoś uczy, albo w jakiś sposób nam pomaga. No, nawet jeżeli to jest rozstanie, za jakiś czas może się okazać, że to tak, że jesteś wdzięczna, że do tego doszło, bo poznasz kogoś lepszego, kogoś, kto, w sensie lepszego, kogoś, kto bardziej do ciebie po prostu pasuje. Albo może cała ta sytuacja też pomoże wam obu w tej relacji w jakiś sposób dojrzeć, dorosnąć i zdać sobie sprawę, ile dla siebie znaczycie i zbudować lepszy związek, tak? Tak, żeby wam obojgu lepiej się w tym związku czuło i funkcjonowało. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Myślę, że najważniejsze tutaj jest właśnie to, żeby wyjść z tej roli ofiary, bo w tym momencie to nic nie zmieni. Takie jakby no, użalanie się nad sobą żadnej zmiany nie przyniesie. Dopiero kiedy właśnie zaakceptujesz tą sytuację, spojrzysz na to tak bardziej z odrobiną dystansu i wtedy zaczniesz szukać jakiegoś rozwiązania albo wytłumaczenia, to jest to, co pozwoli coś zmienić, gdzieś z tego wyjść i no, albo coś odbudować, albo po prostu ruszyć dalej ze swoim życiem i
i osiągnąć to, czego w życiu tak naprawdę chcesz. Mam nadzieję, że to było pomocne. Dziękuję bardzo za oglądanie i pozdrawiam i zapraszam ponownie.